Witam serdecznie, Anta Strzyńska, Global Darn. Znajduję się w biurze projektowym Hurdzan Fry w Columbus, Ohio. Jest ze mną Jason Straka, jeden z projektantów Hurdzan Fry. Hurdzan Fry jest firmą z wieloletnią tradycją, która w swoim dorobku ma około 400 pól golfowych budowanych na całym świecie. W chwili obecnej biuro pracuje nad projektami w Chinach oraz w Polsce, na Mazurach oraz na Śląsku. Biuro projektowe znajduje się w budynku, który jest również swego rodzaju muzeum. Nie wszyscy wiedzą o tym, iż Mike Hurdzan jest jednym z większych kolekcjonerów pamiątek golfowych. W jego kolekcji można znaleźć praktycznie wszystko, począwszy od obrazków przedstawiających postacie z kreskówek grające w golfa, skończywszy na pracach Rembrandta. Jednym z ciekawszych pomieszczeń w biurze jest biblioteka, w której zbiorach zgromadzono kilka tysięcy pozycji. Jedno z najstarszych pochodzi z wieku XVI. Idąc dalej, możemy zobaczyć obrazki, które przedstawiają historię piłki golfowej, począwszy od XVI wieku, skończywszy na dniach dzisiejszych. Przesuwając się dalej na tył budynku, przechodzimy przez korytarz, na którego ściany obwieszone są plakatami z filmów, które w jakimś stopniu poruszają na tematykę golfową. Jeden z plakatów pochodzi z Polski. Tutaj wchodzimy do ostatniego pokoju, który jest swego rodzaju imitacją jednej z ulic szkockiego miasteczka St. Andrews. Witryny sklepowe są tutaj wypełnione po brzegi pamiątkami golfowymi, począwszy od gier, automatyce golfowej, skończywszy na zabytkowych kijach oraz piłkach. Również w tym pokoju znajduje się bar, w którym po ciężkim dniu pracownicy mogą się zrelaksować. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.